Meghan Markle obiecała królowej Elżbiecie, że pracować na rzecz rodziny zawiał dla ja. Meghan Markle wraz z mężem księciem Harrym od pewnego czasu starała się przekonać opinię publiczną. Zanim wybranka młodszego syna króla Karola nie została dobrze przyjęta w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Para w serialu nakręconym dla Netflixa Harry i Meghan obwiniała za swój wyjazd z Wielkiej Brytanii główni media. Ale ta stwierdza, że rodzina nie stanęła w ich obronie, a nawet współpracowała z prasą. Jedyna osoba wśród royalsów, która sprzyjała Sussexom, miała być Elżbieta i potwierdza to wiele dokumentów i relacji. Czy jednak zaufanie królowej nie zostało wystawione na próbę? W ubiegłym roku na rynek trafiła książka Glesa Brandreta Elżbieta, intymny portret. Jej autor uważany za przyjaciela księcia Filipa ujawnia wiele sekretów brytyjskiej władczyni. Jeden z nich dotyczy Meghan Markle. Brandret opisał pierwsze spotkanie Elżbiety II z ukochana księcia Harry'ego. Jak twierdzi autor, królowa bardzo chciała pomóc Meghan Markle. Pierwsze spotkanie obu pan trwało ok. 20 minut i zdaniem mediów oraz biografów brytyjskiej rodziny królewskiej, było niezwykle udane. Brandret twierdzi, że na tej audiencji królowa wyszła z propozycja, by Meghan kontynuowała karierę aktorską. Nawet po oficjalnym doleczeniu do rodziny Markle miała podobno odrzucić taką ofertę. Elżbieta zrobiła wszystko, co mogła, aby przyszła żona księcia Harry'ego poczuła się mile widziana. Była zatroskana o jej przyszłe szczęście. Podczas ich pierwszego spotkania, królowa powiedziała do Meghan, możesz kontynuować karierę aktorki. Jeśli chcesz, to w końcu twój zawód, pisze Brandret w książce Elżbieta, intymny portret. Meghan już wtedy miała inne plany. Odrzuciła propozycję i złożyła Elżbiecie drugie obietnicę. Że całkowicie zaangażuje się w pracę rodziny. Za cel obrała sobie działania skierowane na zapobieganie rozpadowi wspólnoty narodów. Meghan była gotowa pełnić królewskie obowiązki, Elżbieta była tym zachwycona. Zwłaszcza entuzjazmem, jaki Meghan okazała dla wspólnoty narodów, i jej zobowiązaniem, że zrobi wszystko, co będzie trzeba zrobić, dla wspólnoty narodów obiecała, że jeśli chodzi o Commonwealth, nie zawiedzie jej wysokości. Królowa polubiła Meghan i powiedziała to wielu ludziom, ujawnił Glesa Brandret. Decyzja, która Sussexowie podjęli w 2020 roku, aby opuścić Wielką Brytanię i zamieszkać za oceanem. Raz na zawsze zaprzepaściła te plany. Królowa była podobno zaskoczona, ale starała się zrozumieć wnuka. Ostatecznie Meghan Markle nie dotrzymała obietnicy złożonej monarchini. Przypomnijmy, zanim Meghan poznała księcia Harry'ego, była dość znana aktorka. Zadebiutowała w 1999 roku, wystąpiła w teledysku Toriamos 1000 Oceans, a w 2002 roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranach telewizorów w epizodzie w telenoweli Szpital Miejski. Trzy lata później pojawiła się w pierwszej roli filmowej, epizod w Zupełnie jak Milost. Przez kilka lat Markle była związana z teleturniejem Del or No Del, w którym była jedna z hostes z walizka. Występowała też w epizodach w serialach CSI, Kryminalne Zagadki Nowego Jorku, 90210 czy Bez Śladu. Drzwi do kariery aktorskiej otworzył Markle serial W garniturach, w postać Rachel Zane, która pokochali widzowie, wcielała się od 2011 roku do 2018 roku równolegle z premiera serialu, pojawiła się też w filmie Szefowie i Wrogowie. Dzięki popularności zdobytej w garniturach Markle zaczęła występować na konferencjach live stylowych. Prowadziła także własnego bloga. W 2018 roku wydała książkę kucharską własnego pomysłu.